Cześć i witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3. Dzięki Gon, z tej strony Klub Saralik. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy występy Ściri, czy jakby powiedzieć kochanka Jaskra. Jakbym tak to ujął, bo jest, no powiedzmy, że jest zakochany w nią. Jej. No i też byliśmy świadkiem właśnie jednego z najlepszych, a raczej najpiękniejszych występów czy śpiewów właśnie w tej grze, czy Wiedźmin 3. A w dzisiejszym odcinku zaczniemy raczej nie poruszać wątek fabularny, tylko zrobimy sobie zlecenie. Zlecenie, które nazywa się... Uwaga, uwaga. Nieuchwytny złodziejaszek. Jest to na 13 poziom, więc troszeczkę już poza czasem, no ale już wykonamy go, aby mieć go z głowy. Czy jakiegoś kotlika mamy złapać. No to jeszcze tak, wybiorę to z powrotem. A poza tym jeszcze nasza postać zyskała 3 punkty rozwoju. Tam umiejętności, więc możemy to wydać na jakieś albo w siłę, aby zwiększyć już ataki, albo coś tutaj, czyli we znaki możemy pójść. Na pewno jeszcze bym stworzył jedno drzewko w kierunku w alchemii, czyli nie wiem, na przykład jasność umysłu, ale to jeszcze nie jest ten czas oczywiście. Najpierw my zrobimy kierunek właśnie w ten, czyli coś tutaj. Się zastanawiam tylko co. Co to jest w ogóle to za? Transbojowy. Czasy zadawane podczas walki generują adrenalinę. Każdy punkt adrenaliny zwiększa wyobraźnię zadane bronią o 10%. Okej. Aha. Ale ja bym sobie zużył na to, czyli precyzyjne cięcie. Czyli szybkie ataki, które będą zwiększały nasze krytyki o 2% i ich obrażenia. A zatem wykupimy sobie i rozwiniemy sobie do końca te umiejętności. I proszę bardzo. Zobaczmy sobie jeszcze alchemię. Kwestia już tutaj nic nie mamy. Tutaj mamy postacie, to sobie przeczytajcie. Elikal. Ściele. A to tam mam Skullbearer Juniora. I jeszcze kogoś powinniśmy tutaj mieć chyba. Albo już nie. W alchemii nic nie mamy. No to cóż, pozostaje tylko zrobić zlecenie. A w ogóle tutaj jest karczmasz. To jest takie jedno pytanie. Czy ja mogę z nim pokazać? Sucha po mnie przyszła! Jakbym chciał cię upić, to nie pili kątem Messir. Dlaczego? Może zrobimy sobie jeszcze medytację, abyśmy zaczęli w ogóle te zlecenie za dnia. Czyli o 6. Zachowuj się. No, od razu będzie lepiej, będziecie też więcej widzieli. Czym mogę służyć? A no tak, to nic nie przyszedł. Do zobaczenia. Nie było tematu. Chyba przestanę przychodzić. A to dlaczego? Wojna jest. Chyba my to idziemy. Nie pan wypróbować flaki? Jakie ciężkie pytanie ci się zadają? Kochanie, czemu masz takie siwe włosy? No a jak było z tym zdrowiciem? Uzbrojone oprychy w mieście! Skandal! A! Czego tu szukasz, sadysto? Okay, czyli ty jesteś od tego zlecenia? Uszanowania, mistrzu! Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan! A co ci zwędził? Raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. No dobrze, jak ten chochlik wygląda?
jak wredny, tłusty kocur. Ale wielki, o, o, tu by mi sięgał i na dwóch nogach łaził. To jak, wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? Zależy, jak zapłacisz. O ile coś dorzucisz do nagrody. Popyt na wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertach. No to sobie tak zwiększymy cenę do 160. Dobry z was negocjator, mistrzu. Niech będzie. Przybijmy targu. Dobra, nawet fajnie. Spokojnie, pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i tyle widziałem jego i mój towar. A, to ciekawe. To szukamy. A! Jakieś... Czego tu szukasz, sadysto? A mamy? Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Dziwne, że strasznie nie widziałem. To by trochę zaciekawi. Że strażnicy nie reagują, chociaż to jest takie ruchliwe miejsce. Ale... Radowid chce jednej... No cóż, co poradzić? Strach teraz na ulicę zdusić. Ale może i lepiej, bo lepiej poczekałby to profesjonalista by zajął, niż jakiś tam człowiek, który się nie zna na tym, tylko umie zabijać ludzi. Widać, chochlik zgubił część łupu. Ty, piękny. Kolejny ślad. Co zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Zeskoczył do fosy. Ślad się urywa. Czarci pomiot. Morantang, Vatkern. Tu jeszcze odciski łap. A tu już trzewiku. Czyżby kot w butach? Drzwi otwarte na oścież. Ciekawe. List? No proszę. Wyedukowany ten nasz chochlik. Ciekawe. Jeszcze coś tutaj mamy. I coś jeszcze tutaj mamy. Doppler. To wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuję mocnego tropu, żeby go dorwać. Czyli mamy Dopplera. Einsztone szkoły wilka. O Jezu. Bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. Ej, se pająków w dupie nagwaj! Okej. To było dość ciekawe. To jakieś palenisko? Więcej nie ma. Był jeszcze chleb, ale mi wypadł. A nie chciałem wracać. Schody dobrze zrobiłeś. Gdyby coś ci się stało, przymarlibyśmy głodem. Aby za dużo. A jak idziesz ulicą, ciągle. Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nieludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Na fujarce grać. Ciekawe. Ładne perfumy. Ładne masz perfumy. A mówią, że strażnicy to niedomyte chamy. Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś Dopplerem i kleptomanem.
No, no, no tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Ano dali. Zawsze to samo. Ej, stój! Mój stary ma takie kielbie bełbie, że widły na plecach. Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty? Aha. Zaraza. Zestarzałem się. Przestań, poddaj się. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Ciebie zrobię wyjątek, wyciągaj broń. Coś tam zrozumiałeś, ale nie do końca. Nie zabijam potworów, które są niegroźne. A ty mnie zaatakowałeś, niesprowokowany, więc się nie załapujesz. Uszanowania, mistrz. Uszanowania. I po problemie. Ten twój chochlik okazał się Dopplerem. Co chwila zmieniał kształt, aż skróciłem go o głowę. Doppler? No naprawdę nie idzie ich wyplenić. Co jednego spalą, drugi wyłazi. Skaranie boskie. No ale może przynajmniej będą się teraz trzymać z dala od targu. Dziękuję wam, mistrzu. W imieniu swoim i całego cechu. Mamy ociągnięcie. A no to fajnie. I trochę doświadczenia. Także bardzo dobrze wykonane zadanie. To co to jest za mile? Nie zadanie główne, a może zadanie poboczne. Na przykład. Konicę do kłębka. Sobie zrobimy. To jest niedaleko. Daj mi dziaka. A to jest ciekawe. Geralt z Rivii? Wiedźmin zwany Białym Wilkiem. Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mamy rozkaz zabrać cię na przesłuchanie. Ale wpierw oddaj broń. To jakieś nieporozumienie. No ale trudno, bierzcie. Tylko chcę jakieś pokwitowanie, żeby nic się nie zgubiło. Mhm, już wystawiam. Pamiętasz kaznodzieję, który prawił o czarodziejkach i wiedźminach? Którego żeś przed wiernymi upokorzył? Mamy ci w jego imieniu udzielić sakramentu. Ostatniego namaszczenia. No to... Oh!
jakby mini quest by to nazwał. Dlaczego pan ma takie dziwne oczy? Na cyce pół nic tego, wiecie, który oskarża wszystkich. Dobra, się zwłaszczenie widzi. To są złe. Czarodziej akurat w moim załuku musiał się wybuchnąć. Uzbrojone oporki w mieście. Skandal! Jakby go nie jeźdźmy, to nas ma na nas chodzi. Witam! Co dla wielmożnego pana? Może ci rzemki? Z różnych par wprawdzie, ale ten sam rozmiar. No to garzek Winter nawet. No dobra, pokaż co tam masz. Czego ja nie mam? U mnie każdy coś dla siebie znajdzie. I tanio! A, to są słabsze juki, okej. Ale mogę ci to sprzedać. I to niby jest lepsze od mojego pancerza. Ale no, wiecie, ja wolę mieć ten sztunek, tak? O, mój mieczek. Ja go nie sprzedał przez przypadek. Dobra, to zostało ci posprzedane. To ci jeszcze mogę sprzedać, powiedz mi. Poczekaj. Dzięki. Polecam się na przyszłość. Nigdzie nie ma taniej niż u mnie. A ja mam ten miecz, okej. Okay. Czekajcie, tutaj mam siodło, które ma 50, a te... Siodło ile ma? 45, to jest szkoda. A, widzę, że wielmoż... No dobra, pokaż co tam masz. Czego? Już to pominę, bo już to słuchaliśmy, więc szkoda, abyście to jeszcze raz słuchali. Ale tak, to sobie sprzedam. I te wyściekowe siodło. No, jest to teraz lepiej. I może jeszcze tej wody. Gdzieś tutaj miałem wodę. No właśnie, patrzcie, ma tej wody. Zagrałem Quinta. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w Gwinta. Do Królestwa Północy i zaczynamy. A to on też ma. To fajnie. A tutaj jest fajny zestaw. Tutaj już trochę gorzej. Mamy jedną kartę bohatera, jedną kartę szpiega, mógłbym to wymienić. A, to jedyny ruch dowódcy. No chyba może być. Nie przeszkadza mi. O, jest. Jeszcze jedną kartę taką wydać, ale na przykład to... Nie wiem, czy to jeszcze teraz, czy co? Ale by sobie miała dajmy. Dobra, użyjemy luk dowódcy. No i fajnie. A, balista. Oh,
znajdziemy sobie teraz, bo on tylko daje jeden punkt, ale my zyskamy za to dwie herdy. No i jeszcze mamy to. To trzeba ryzykować, a nie się kurwa jebać. Też dałbym sobie za nim jebać. Wracamy do naszego kwesta. W okazji dostaliśmy kartę potworów znowu. Nowy znacznik. Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów? To czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam... nadzoruje. Rzeczy samej. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Co się zgłosił? Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Okej. Może wiedźmin. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Okej. Dzięki. Bywaj. Nie jest trop Garkaina ani Fledera. To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. Wampirniejszy będzie. Wygląda na to, że był osłabiony i skradał się na brzeże. Nie musi być podobny.
czekajcie. Pokażę panu itemków. Chętnie podniosę. Jeszcze coś tutaj mamy. To chyba nie mogę podnieść, bo znowu to tak... No cóż, ale... Ale to nic nie będzie. Jeszcze powiesz, nie. Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Twoja sprawa do załatwienia. To coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Nie, bo chodźmy od razu. Chodźmy. Bo raczej mu tankę podniosłem. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić z tonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni. Straże! Do ciemnicy z nimi! Oj, Lambert. Siema. Gnaty ci Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem bije w siedmiu kotach. No widzisz. Morderstwo było konieczne? Tak. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia. Taka tajemnica. Na nowy quest.
tak by the way. Mi się zaliczy ten bestia już? Nie, tylko relikty. Mam tutaj Hochlika. Proszę bardzo. Jest wrażliwy na... ale przeciw reliktom. Okej. Okay. I jeszcze mamy Dopplera. No to tak to wygląda. A tak w ogóle alchemia? A mam jakiś odwal. Odwal z Dopplera. Fajnie. I w sumie to wszystko. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. W przyszłym odcinku to zajmiemy się tym questem, którego poruszyliśmy. Także pamiętajcie, aby zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, no i dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. Także z tej strony był Tkrypto Radik. I co? Do zobaczenia. Cześć.